Witajcie w świecie knajpa, gdzie rytmy życia dyktują bogactwo i mądrość natury. Zapraszamy na serię podcastów będących częścią kampanii Naturalnie Szczęśliwe, z których dowiecie się, jak robiąc zaledwie jeden mały krok dziennie, można okazać sobie troskę, wzmocnić swój organizm i żyć szczęśliwiej. Witam Was serdecznie w odcinku Żyj Radośnie, Żyj Uważnie. Nazywam się Olga Kozierowska i oczywiście kocham żyć radośnie i uważnie. Ze mną Ola Potykanowicz, psycholożka zakochana w idei pozytywnej, ambasadorka kampanii Naturalnie Szczęśliwe. Witam Cię Olu. Witam Cię, Olga. Bardzo mi miło, że spędzimy razem tę godzinę. No właśnie, znamy się z przeszłości, długa przerwa za nami, więc rozpoczynamy nowy cykl wspólny. Um, dziś będzie i o tym, jak tę radość odnaleźć, bo przecież wszyscy ją gonimy. Będzie też bardzo merytorycznie. Podpowiemy, no właśnie, jak. Żyć lepiej, bo chyba wszyscy czujemy, że przydałaby nam się ulga, szczególnie po tym roku, czy też już właściwie zaraz półtora roku, no, życia w izolacji, a przecież właściwie o poziomie szczęścia świadczy ilość pozytywnych relacji, które mamy w życiu, nawet nie romantycznych, ale tych przyjacielskich. W ogóle interakcji z ludźmi, które na długo zostały nam zabrane. Bo jeszcze ci z nas, którzy mają towarzystwo w domu, mają z kim porozmawiać, mają do kogo się uśmiechnąć, przytulić, myślę, że mieli trochę lepiej niż ci, którzy na przykład mieszkają sami i zostali zamknięci w domu na pracy zdalnej i pozbawiono ich takich interakcji podstawowych, jak chociażby uśmiech pani w kawiarni czy, czy pana w warzywniaku, które no, trochę nas pozytywnie nakręcają. Przecież my jesteśmy istotami społecznymi. No właśnie, i dotyk jeszcze, prawda? I przytulanie. Hmm. I uśmiechy, głaski, zauważanie. Zrobiliście z Knajpem badania dotyczące radości. No i dotyczą oczywiście one nas, Polaków. Czy jesteśmy radosnym narodem? Okazuje się, że tak. Natomiast warto podkreślić, że te badania robiliśmy po tym trudnym roku i pytaliśmy ludzi o to, jak przeżywają i czy przeżywają radość w tym ostatnim czasie. I rzeczywiście okazuje się, że ogromny procent Polaków. Twierdzi, że ma te radosne chwile, że się cieszy, że nawet czasami zdarza się śmiać do rozpuku. Wiesz, to jest albo... super wiadomość. To jest tak super wiadomość. Ja, jak czytałam ten raport po raz pierwszy, to na początku byłam trochę zdziwiona, a potem zaczęłam kombinować i zadawać sobie z taką ciekawością pytanie, skąd to się wzięło. I ja myślę, że my w całej tej ogromnie trudnej, ciężkiej sytuacji tych wszystkich miesięcy mogliśmy docenić. Te drobnostki, które na co dzień mamy, ich nie zauważamy, bo się śpieszymy, bo jest mnóstwo zadań, bo jest praca, bo dzieci, bo to, bo tamto, a nagle mm, jakby coś nam zabrano i my czekamy z niecierpliwością na to, aż nam się to odda. Jak chociażby, nie wiem, pójście do kina, czy chyba wszyscy czekamy na moment otwarcia ogródków restauracyjnych, gdzie usiądziemy napić się kawy, czy wieczorem kieliszek wina i poczujemy to życie, bo do tego są potrzebni ludzie. A czy myślisz, Olu, że jest trochę tak jak w marketingu, że kiedyś w marketingu to się mówiło, że to jest efekt, sz efekt szminki, że nagle nie mamy na przykład dużych pieniędzy, bo przychodzi kryzys finansowy. To tam w 2007-2008 roku się mówiło o tym efekcie szminki. I zaczynamy kupować szminkę, która daje nam taką samą radość jak do tej pory na przykład ym, samochód? <gry> I tutaj też zabrano nam no, w ekstrawagancję, nazwijmy to pójście do kina, do teatru, wyjazdy zagraniczne. Pojechaliśmy nad polskie Mazury i okazało się, że, no, na przykład w moim przypadku, że jest lepiej niż w tej Tajlandii. Wiesz, ja z moim partnerem wyrwaliśmy się w wakacje na taki tydzień bez dzieci i jeździliśmy samochodem po polskim wybrzeżu, śpiąc w tym samochodzie codziennie w innym miejscu, kąpiąc się o świcie w morzu bez kostiumów. Chciałaś powiedzieć nago. <grym> Chciałam powiedzieć że Dlaczego na tego słowa? U nas na w studio jest tak gorąco, że zastanawiałyśmy się, czy tutaj dzieci nie nagrywać. I, I to były najpiękniejsze nasze wakacje. My nie pojechaliśmy do naszych ukochanych Włoch, nie robiliśmy super szalonych rzeczy, które tam robimy, ale odkryliśmy jakiś taki w ogóle, wiesz, też pierwotny kontekst z naturą. To jest coś niesamowitego. Tak, mi się wydaje, że jakby zaczęliśmy się cieszyć tym, co mamy. Wiesz, psychologia pozytywna bada od dawna to, że my mnóstwo rzeczy w życiu bierzemy za pewnik. Jeśli bierzemy je za pewnik, no to trudno jakby budować to poczucie szczęścia. bo po to jest ta praktyka wdzięczności, po to jest uważność i wydaje mi się, że to był rok takiego testu. Jak bardzo my jesteśmy uważni, jak bardzo doceniamy chociażby te najdrobniejsze rzeczy, bo te większe nam zebrano i może w ogóle nie będziemy ich tak bardzo potrzebować znowu. Wiesz, ostatnio zastanawiałam się znowu nad słowem sukces, bo jak ktoś ze mną rozmawia, to często się pyta, no ale to czym jest sukces? Nie wiem, czy pani jest kobietą sukcesu? Ja sobie wtedy myślę, że my cały czas jesteśmy więźniami takiej starej, tradycyjnej definicji, nie wiem, bycia na okładce Forbesa, bycia bogatym, posiadania stanowiska, zegarka, samochodu, czegoś tam podziwu innych ludzi. Mm -hmm. A to w ogóle nie o to chodzi, bo mi się wydaje i ja to właściwie nawet nie wydaje mi się. Jestem przekonana i czuję to, że ten sukces to jest to samopoczucie, bo jeżeli ja znam wiele osób, które mają to wszystko co wymieniłam, i nadal nie są szczęśliwe. Mhm. I to jest to, co ci, chciałabym dzisiaj z Ciebie wydobyć, Olu, to, to jak odnaleźć, swój prawdziwy sukces, czyli swoje prawdziwe szczęście, swoją prawdziwą receptę na szczęście. Bo to zanim weszłyśmy do studia, mówiłyśmy o tym, że my żyjemy trochę wartościami naszych bliskich, wartościami rodowymi, czyli u nas zawsze się wyjeżdżało na coś tam, u nas zawsze się kończyło studia takie, u nas to zawsze wszyscy nie rysowali, tylko tańczyli. No więc tak idziemy trochę za tym, trochę idziemy za znajomymi, trochę myślimy, że czyjeś marzenie staje się naszym marzeniem i myślimy, że jak je osiągniemy... To będziemy szczęśliwi. I zaczynamy je mieć, i nie mamy. I takie pytanie, które zadam właśnie Tobie, które będzie wyjściowym, a właściwie zostawię słuchaczy, zostawimy słuchaczy z tym pytaniem: kim jesteś i co daje Ci szczęście? Jak stoisz nago na plaży i nie ma Twojego zegarka, samochodu, mieszkania, nie ma nic, to kim jesteś i co daje Ci szczęście? Jak to znaleźć, Olu? Szukać najpierw zacznijmy od tego, żeby szukać żeby, to jak szukać. Żeby rzymsza? szukać w sobie o nie porównując się do innych, nie, nie myśląc sobie, zwłaszcza młode dziewczyny, które tak bardzo siedzą w mediach społecznościowych i widzą ten piękny świat, na przykład na Instagramie, żeby nie myślały, że to jest sukces, czy to jest szczęście, bo my tam widzimy jakiś. Wyrywek, ułamek czyjegoś życia. Tylko takie, które chcą nam pokazać, tak. prawda, z pięknie Photoshopem i tak skadrowany w najpiękniejszej chwili. Podejrzewam, że często powstaje kilkaset zdjęć, żeby to jedno wybrać. I taka dziewczyna czy kobieta ogląda sobie to i może mieć takie poczucie nieszczęścia, właśnie, że, że ona tak nie ma, że jej życie nie jest takie kolorowe, że ona nie była na tym bali i może długo jeszcze tam nie pojedzie. Więc ja bym przede wszystkim zachęcała do tego, żeby mm, odcinać jakby siebie i swoje szczęście od świata zewnętrznego w kategoriach porównywania się i patrzenia na to, jak, jak inni są szczęśliwi. Bo przecież to, że ktoś jest szczęśliwy będąc podróżnikiem, wcale nie oznacza, że ja będę szczęśliwa będąc podróżnikiem. Więc ja bym też, oprócz pytania, które Ty zadałaś, zachęcała do zadania pytania: co jest dla mnie ważne, albo kiedy ja się cieszę, jak dziecko? Albo co mnie uskrzydla? Och, pytań takich dajemy bardzo dużo. No właśnie, bo wspomniałaś o tym dziecku. Um... Kiedyś mi zarzucano, że jestem taka infantylna, że się tak cieszę, jak głupi do sera. Dzisiaj uważam, że to jest moja największa moc życiowa. Ale o tym właśnie cieszeniu się, jak dzieci, było też w badaniu firmy Knajp, który, o którym zaczęłyśmy właściwie mm -hmm. mówić na początku naszej rozmowy. Chciałabym jeszcze na sekundkę wrócić właśnie do tego, jakby czy w tym badaniu może ludzie wskazywali, co okazało się, gdzie znaleźli to swoje szczęście, znowu nawiązując do. Do naszego pytania o to, jak stoisz na plaży. Co, tu pojawiły nam się znowu bardzo ciekawe rzeczy, bo okazało się, że najwięcej przyjemności i radości a ps, daje kobietom kontakt z rodziną i z dziećmi, ewentualnie obcowanie z naturą, a panom najwięcej przyjemności daje uprawianie swojego hobby. No proszę, a czy jakieś wskazywali hobby? Bo tak od razu mi stereotypowo pojawił się mężczyzna biegający, prowadzący triatlon albo jeżdżący na rowerze. Czy dobrze trafiłam? Nie, nie było, nie było wskazania, nie było. było po prostu ogólnie określone to jako czas poświęcony swojej pasji czy, czy hobby. No i to z jednej strony, no nic nowego dla nas, nie? Panowie mają taką, miewają taką łatwość odcinania się i zajmowania się tym, co najbardziej lubią, zwłaszcza jak jest im źle. A panie mają to przecież hiper wysokie poczucie odpowiedzialności i zajmują się. Wszystkim. Wiesz, kiedyś czytałam, zresztą te badania zrobił pan, który napisał książkę Mężczyźni są z Marsa, kobiety mhm. z Wenus. Ona jest teraz różnie krytykowana, więc jakby nie chciałabym się jakoś przy tej książce długo zatrzymywać. Natomiast on zrobił takie badania, właśnie, które dzieliły kobiety i mężczyzn trochę hormonalnie na ten mhm. testosteron i oksytocynę. Mhm. I wskazywał, bo zaczęłaś mówić o kobietach i że to, że one odnajdują szczęście w byciu blisko, czyli przytulaniu, i tak dalej, że w ogóle kobiety, jak on badał ten poziom szczęścia, przypinając nam te różne tam kabelki do głowy, do mózgu, to okazywało się, że jak właśnie przytulamy, to nam ta oksytocynka rośnie mm -hmm. i że rzeczywiście największe poziomy szczęścia i uważaj najwięcej, jak karmimy dziecko. Oczywiście, tak. no, trudno jest karmić przez całe życie. Trudno. <laughs> natomiast, natomiast rzeczywiście ta bliskość ja też wiesz co, to, to potwierdzę, bo na przykład jak usypiam dzieci, ja mam tu dzieci trochę, bo mam ich troje, na szczęście ten starszy już nie chce być usypiany, bo ma 14 lat, ale kiedyś było tak, że jedno leżało na mnie, a dwa obok. Naj, najlżejsze zawsze wybierałam, żeby mm -hmm. leżał na mnie, ponieważ ja nie jestem jakiejś wielkiej postury. <noise> Ale to, jak one wiesz, się przytulają, ja czytam na przykład na noc im albo śpiewam, to to jest takie, o Jezus, taki jeszcze jak, mm -hmm. ten zapach dzieci jest po prostu niesamowity, nawet już takich już podrastających. Więc rzeczywiście, jakby ja też sama to czuję, widzę, że ty się rozmarzyłeś, więc rozumiem, że też to czujesz. Zostając przy kobietach, ta pandemia spowodowała też to, że no, kobiety zaczęły na barkach nosić wszystko. Mhm. Bo my nadal żyjemy, nie ma się co oszukiwać, żyjemy jednak w takim systemie polityczno-kulturowym, który nazywa się patriarchat i to jest system, który bije i w panów, i w panie, no, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić nad samym systemem, tylko nad efektem połączenia tego systemu patriarchalnego oraz COVID-u, czyli pandemii. Na przykład nasze badania w Fundacji Sukces Pisany Szminką pokazały, że kobiety pracują około 16, od 13 do 16 godzin dziennie i problemem staje się to, że no pracują na przykład obydwoje z mężem, partnerem z domu, czyli on siedzi z komputerem, ona siedzi z komputerem, ale on jest tylko w pracy, a ona jest i w pracy, i w domu, i opiekuje się dziećmi, i podaje śniadanie, i obiad, i kolację, i w międzyczasie sprząta, w międzyczasie wkłada pranie do pralki, wyjmuje zmywarkę itd. tak, dalej, i mhm. tak dalej. A badania znowu, które, na które ty się powoływałaś w jakimś materiale, którym czytałam, to było to, że kobiety wolny czas spędzają właśnie znowu na obowiązkach domowych. Nawet są w stanie powiedzieć, zadeklarować, że sprzątanie jest dla nich formą relaksu. Wiesz, ostatnio y, prasowałam i nawet się zrelaksowałam. Mhm. Ale ja, ja rozumiem, że przy prasowaniu można się zrelaksować. Natomiast pytanie, czy oprócz tego ja mam jeszcze jakieś inne mhm. formy relaksu? Czy to jest mój jedyny relaks? Wiesz, można zwariować po prostu. No to jest, zwariować. Ja mam takie wrażenie, no ponieważ kobiety są moim całym życiem od 13 lat, że my jak ktoś się mnie pyta o moc kobiet, to ja mówię, moc? My jesteśmy siłaczkami. My po prostu dźwigamy te toboły obowiązków i poczucia winy na plecach. Ech. Jest taki mem. Ostatnio moja córka bardzo się z niego śmiała, nawet. Pewnie go widziałaś. Polega on na tym, że jest jakby kółeczko odpowiedzialne za mamę i za tatę. No i do tego kółeczka wpadają pytania, i do mamy jest tych pytań bardzo dużo. Mamo, gdzie jest moje ubranie? Mamo, o której obiad? Mamo, gdzie schowałaś coś tam? Mamo, czy mogę coś tam? I tych pytań jest masa. Do kółeczka taty jest jedno pytanie: Tato, gdzie jest mama? <grywa> I mnie to bardzo bawi, a z drugiej strony jakoś tak niezwykle smuci. Mam nadzieję, że coraz więcej nas jest takich, które jednak jasno i wprost deklarują, że nie mają na to zgody, że chcą inaczej, że pełnoprawnym drugim rodzicem jest, jest tata, i do taty też można zwrócić się z pewnymi pytaniami. I tata myśli, też że... siedząc przy tym komputerze może odejść i wstawić zmywarkę. Na ile my możemy mieć na to wpływ, Olu? Bo to nie jest tylko tak, bo jakby my, nawet gdybyśmy my stały się parą. Powiedzmy, czyli powiedzmy, że mamy, jesteśmy kobietami, obydwie mamy skłonności do tego, żeby pewne rzeczy robić, mamy to wbudowane, patrzyłyśmy na naszą, nie wiem, mamę, a nawet jeżeli mama była emancypowana i feministyczna, no to patrzyłyśmy w telewizor, czytałyśmy, lektury odpowiednie, prawda? Szkoła nas też odpowiednio przygotowała, więc powiedzmy, że jesteśmy, no, żeby nie, nie, tutaj nie budować jakichś murów, jesteśmy bardzo podobne, no i teraz jakby jak się z tego wyleczyć, żeby postawić swoje granice. Bo mówię, bo specjalnie mówię na przykładzie kobieta do kobiety bo wydaje mi się też, że mamy taką tendencję, że jak ja zobaczę że ty tak sama się rwiesz pierwsza do tej zmywarki, że tak codziennie wstawiasz to pranie, ty tak sama z siebie nie wskoczę tam, żeby te, to, to pranie wstawiać czy też cię wyręczać przy tej zmywarce takie mam jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że takie mamy tendencje. Odpowiem ci jak moja nastoletnia córka, no raczej no właśnie o, z tymi granica, z granicami i, i z potrzebami jest tak, ja to widzę pracując też już kilkanaście lat z kobietami, że my, wiesz, my przede wszystkim mamy problem z tym, że my o, nim nie, o tym nie mówimy, A że my, zwłaszcza w relacjach partnerskich, damsko-męskich, gdzie są te różnice, my. Często miewamy taką potrzebę, żeby on sam się domyślił, żeby tą zmywarkę teraz rozpakować, nie? żeby on sam wpadł na to, żeby przyszedł do mnie i powiedział: To ty teraz, wiesz, wyjdź, odpocznij sobie, ja to ogarnę. I może mam takiego partnera, który na to wpada raz na jakiś czas, ale jeśli nie mam takiego, to nie mam co marnować miesięcy i lat na to, i jeszcze że... focha mieć I focha mi. mieć i, i frustrować siebie. Znaczy, bo to jest, na... to jest strasznie obciążające dla nas samych, że, że ja nie wyrażę mojej potrzeby i moich emocji, Oczekiwań. W związku Energia, z czym to się zaczyna to. we mnie nakręcać, buzować, zaczyna, zaczynam być sfrustrowana i na przykład no, wyleję tę frustrację albo na partnera, albo na dzieci, albo na samą siebie, podchodząc do lustra i mówiąc: Jesteś beznadziejna, bo tak sobie ułożyłaś życie beznadziejnie, nie? My musimy zacząć słuchać siebie same i mówić światu o tym, czego od tego świata potrzebujemy, czego potrzebujemy od ludzi, którzy są wokół nas. Aczkolwiek zastanawiam się, jak długo potrwa ta, ta przemiana w nas, że rzeczywiście zaczniemy te, te nasze potrzeby komunikować, bo my mamy te nasze mamy, te nasze babcie w głowach, które, które były odpowiedzialne za wszystko i które często były cichutko i um, gdzieś tam pamiętamy je w głowie, stojące tyłem, bo są przodem do kuchni i tam ciągle coś robią. No wiesz, ostatnia kampania za 107 lat ma być przecież tak równo. Tak. Chciałabym życzyć wszystkim kobietom i zachęcać je też do tego, żeby posłuchały. No właśnie, znowu wracamy do pytań, żeby zadać sobie pytanie, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, czego, ja czego ja potrzebuję, chcę. kim jestem, co mi sprawi przyjemność, co jest dla mnie sensem i że mam prawo, mam hmm. prawo do tego, żeby być zmęczona, Tak. mam prawo do tego, żeby powiedzieć nie. Tak, mam prawo do tego, żeby być wściekła i nie chcieć przez chwilę siedzieć ze swoimi dziećmi. Ja mam do tego pełne prawo. Mam w ogóle prawo do tego, żeby nie spędzać każdej chwili z dziećmi i z partnerem, czy z rodziną. Mam prawo do tego, żeby wyjść sama, ba, wyjechać nawet sama na kilka dni. Ja wiem, że to jest czasami niezwykle trudne. A... Powiesz my mamy takie przyciski poczucia winy. Ja zawsze tak, tak jest taki, że przycisk tak, tak wyjeżdżasz, tak. dzieci zostawiasz same. Tak, ale wiesz, to są często nie nasze przyciski, bo ja nie mam na przykład, dla mnie nie ma nic złego w tym, że ja raz na jakiś czas wyjeżdżam i zostawiam moje, mój dom, po prostu niech tam stoi, A, ale ja mam na przykład przycisk mojej mamy w mojej głowie. No jak to tak? Bez dziecka? No mamy przyciski Wiesz, wczoraj na Instagramie, na którym rzadko bywam, ale okej, okay. niech <laughs> będzie powołam się, zrobiłam taką małą sondę, tak a propos właśnie tego, co wspomniałaś, czyli że 107 mm -hmm. lat jeszcze tu go do równości, i największym problemem oczywiście jest to, że my jesteśmy obarczone wszystkimi obowiązkami domowo-opiekuńczymi, logistycznymi. Za pracą, więc jakby ta nierówność energetyczna występuje. Zrobiłam taką sondę właśnie yy, yy, jedną z dwóch, która dotyczyła od kogo najwięcej otrzymujemy uwag mm -hmm. na temat tego, że jesteśmy złymi matkami, że powinnyśmy właśnie nie wracać po macierzyńskim, albo za wcześnie wróciłyśmy. I no i yy, no niestety 99% osób wskazało kobiety. No nie zaskoczyłaś. Yy, i ja myślę, że my same jesteśmy ofiarami wiesz, takiej autostereotypizacji. Mhm. Że same wkładamy się w jakieś ramy, przez to, że my nie jesteśmy nadal asertywni. Uważam, że ta kompetencja jest bardzo istotna w przypadku kobiet. Bo my się jakoś wstydzimy, boimy właśnie postawić mhm. granice. Uważamy, że nieprawda. Cały czas uważamy, że rodzina powinna być najwyższą wartością. A ja tylko przypomnę z badań, że zawsze na pierwszym miejscu dla człowieka Wartością najwyższą jest słowo ja. Więc jeżeli myślimy i próbujemy sobie wmówić, że jest to coś innego niż ja, to zawsze będzie frustracja i będzie taki rozdźwięk wewnętrzny. I, I to właśnie jakby powoduje to, że my narzucamy albo obciążamy naszymi frustracjami inne koleżanki. Wiesz, ja pamiętam, jak ja urodziłam pierwsze dziecko i wróciłam do pracy. Po pięciu miesiącach pracowałam wtedy w korporacji. I miałam taki zestaw koleżanek. Bardziej one były takie przysposobione z moimi przyjaciółmi, które bardzo krytykowały mnie. I za każdym razem mm -hmm. gdzieś tam, nawet tak chyba specjalnie, jak mnie oceniały, czy też obmawiały, żebym tak usłyszała jakiś kawałek tego. I ja takim żyłam rozdźwięku pomiędzy swoją decyzją, a tą oceną, którą miałam. Wiem. Jak sobie Ola poradzić z tą oceną, bo powiedziałaś sama, że dzwonić ci ta mama w głowie, a jednak wyjeżdżasz i zostawiasz ten dom i dzieci. Bo ja wtedy sobie myślę, że ja nie wiem, ile jeszcze mam czasu. A ja chcę w tym czasie, który mam zrobić jak najwięcej fantastycznych rzeczy. Ja chcę się spełniać, ja chcę być szczęśliwa, ja chcę biegać, wspinać się i siedzieć w górach, po to mi spraw. To jest moim szczęściem. <laughs> a kiedy mam taki Problem z tym, żeby postawić jakąś granicę, czy żeby właśnie zawalczyć o siebie. Przypominam sobie bardzo prostą rzecz. Ja nie wiem, ile mi tego czasu, co zostało. Ja wiem, że to nie jest może jakoś super pozytywne. Myśl codziennie o tym, że życie jest krótkie, ale no ono rzeczywiście jest nam dane, tak? Nie, jest, nie ma tu próby generalnej. Mamy, mamy jedną, jedną akcję do zrealizowania na tym świecie. Więc ja, ja, ja chcę czerpać. Jak piękne, to ukradnę chyba. Nie ma próby generalnej. Nie ma. No nie ma. Ja chcę czerpać, ja chcę się cieszyć, ja chcę żyć, ja chcę, ja chcę też pokazywać mojej córce dwunastoletniej, że kobieta nie jest, wiesz, łańcuchem przyczepiona do domu i do pracy. Że kobieta może być szczęśliwa, że kobieta może... Pamiętam, jak kiedyś zapytałam moją córkę, ona miała wtedy kilka lat, poprosiłam ją, żeby nagrała na moje media społecznościowe życzenia z okazji Dnia Kobiet i zapytałam ją: Czego życzysz dziewczynom? A ona powiedziała: Żeby robiły to, co chcą. Ja tego też życzę: Żebyśmy my robiły to, co chcemy. Nie zaskoczyłaś mnie tą opowieścią o tym, że te uwagi czy oceny szły od kobiet. Ja sama nieraz takie dostawałam. Czasami może mi nawet przechodziły przez głowę w stosunku do innych kobiet ale zawsze wydaje mi się, że wtedy potrzebuję poszukać odpowiedzi w sobie. Dlaczego ja jestem w stanie tę osobę ocenić? Co ona, wiesz, we mnie budzi, co na przykład rodzi jakąś moją frustrację i ja potrzebuję sobie ją gdzieś, jej, y, 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 wiesz, wyrzucić trochę. Żeby się poczuć lepiej. No właśnie. No jeśli my nie będziemy się czuły ze sobą lepiej i dobrze i nie będziemy stawiały tych granic, ta, ta, ta frustracja i ten taki... Poczucie niezadowolenia, czy wiesz, nawet nieszczęścia, ono w nas będzie siedzieć i raz na jakiś czas będzie pukała. Halo, wypuść mnie, choć musimy się gdzieś tutaj na kimś wyżyć, żeby nam było lepiej. No i może radość właśnie jest odpowiedzią na to, te małe radości, o których rozmawiałyśmy na początku. Mhm. Um, mam takiego przyjaciela, który no, też jest psychologiem, czyli twój kolega po fachu. I on zawsze właśnie a propos dzieci mówi, że jak dziecko jest złe, to albo nie dospało, albo nie dojadło. I pierwsze zawsze jak dzwonią do mnie moje przyjaciółki, mówią, e, taka. ja mówię wyspaj się, ona na przykład tak, ja mówię, to zjedz coś, a jak mówi nie, nie wyspam się, to mówię, to idź się drzemi, a potem zadzwoń, prawda? Ale słuchaj, to jest przecież taka słynna metoda HALT, która jest wykorzystywana przede wszystkim w terapii uzależnień, ale też przeszła na, na zarządzanie emocjami, na silną wolę. No i my mamy naj Najmniejszą odporność emocjonalną, <laughs> wtedy kiedy jesteśmy, ha jak hungry, mm -hmm. czyli głodni, a jak angry, czyli zli, ale jak lonely, czyli osamotnieni i te jak tired, czyli zmęczeni. Więc jeśli jestem głodna, zmęczona, zła, albo poczucie takie mam dużego osamotnienia z jakąś sprawą, no ja nie jestem w stanie wtedy, wiesz, w pełni wykorzystywać swoje, swojego potencjału, działać na najwyższych obrotach i być stabilna emocjonalnie i przewidywalna dla mojego otoczenia. No tak, więc pamiętajcie, najpierw coś zjeść dobrego, albo się wyspać, albo się do kogoś przytulić. Można do pieska, kotka, jeżeli akurat, do misia, jeżeli akurat nikogo nie ma w pobliżu, mm. bo na przykład nie ma. <laughs> Takie narzędzie podpowiem wszystkim, które mi uratowało naprawdę, można by żyć, życie, a właściwie samopoczucie. Ileś lat temu przeczytałam w jakiejś książce, już nawet nie pamiętam w jakiej, ale czasem jest tak, że ja czytam jakąś książkę albo oglądam film i jedno zdanie ze mną mm -hmm. zostaje. I to jest narzędzie, które pozwala Wam nie brać w ogóle do siebie rzeczy, które słyszycie od innych. Czy to jest krytyka, czy cokolwiek innego, ale czegoś, co na przykład Was potem mm, zatrzymuje, cofa. Bo na przykład nie wiem, macie marzenie, dzielicie się, a mama czy tata mówi, zwariowałaś, zostawisz korporację mm. i założysz własny biznes, po prostu umrzesz z głodu i tak dalej, prawda? I to, uwaga, narzędziem brzmi tak. Cokolwiek słyszysz od kogoś, to jest to historia o tej osobie, a nie o Tobie. Czy jeżeli ktoś ci mówi, że to jest bardzo ryzykowne, to znaczy, że ktoś się boi. Jeżeli ktoś ci mówi, że to jest głupie, to znaczy, że ktoś uważa, że to jest głupie, albo że właśnie uważa, że jest mądre, i sobie myśli, kurczę, nie daj Boże, jeszcze ten sukces osiągniesz z tym swoim głupim pomysłem, a ja tu zostanę w tym, <laughs> w tym prawda, w tym moim padołku i, i, i nie osiągnę tego sukcesu. To lepiej cię ściągnę na dół. Więc pamiętajcie, to są historie o innych. To ja dodam jeszcze jedno swoje, które bardzo lubię. Myśli to nie fakty. Czyli to, co sobie tam w tej głowie wymyślam, tworzę, to bardzo często nie są fakty. To są moje jakieś irracjonalne przekonania, moje założenia, które mogą być dla mnie niezwykle blokujące, powstrzymujące przed działaniem. My, ludzie w ogóle zachodu, tak teraz spędzimy, tacy jesteśmy przebodźcowani. wszędzie z tym telefonikiem, na którym już wszystko tam jest po prostu ilość przypomnień, jakichś powiadomień. Tu patrzymy, tam patrzymy, tu jakiś fake news się przestraszymy, tutaj do kogoś zadzwonimy, e, tu odczuwamy presję, tu właśnie wchodzimy na czyjś profil, mówimy: Boże, jaka ona chuda, ja w tej pandemii przytyłam, to znaczy, że jestem gorsza, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, jak tutaj w tym wszystkim się to Trochę zatrzymać i tutaj zmierzam powoli do słowa uważność. Najpierw trzeba zauważyć, że pędzę, bo my bardzo często nie zauważamy tego, że pędzimy. Natomiast myślę, że pandemia to 13 czy już 14 miesięcy zauważania tego, że wcześniej pędziliśmy. Były przecież takie momenty, w których musieliśmy się prawie całkowicie zatrzymać, zwłaszcza na, na początku pandemii. I wydaje mi się, że my w ogóle jakby poznaliśmy trochę tę uważność przez te wszystkie miesiące. Ja ostatnio miałam ogromną przyjemność rozmawiać z przyrodnikiem Jaśkiem krzeptowskim Sabałą, który jest pracownikiem Tatrzańskiego parku narodowego. I on opowiadał mi o czymś takim, co nazywa się kąpiel leśna. I to jest taki niezwykle uważny spacer. I okazuje się, że na przykład to jest bardzo popularne w Japonii. My powinniśmy w ogóle jak najczęściej się da zażywać takiej kąpieli leśnej. Czyli idziesz do lasu, nie bierzesz telefonu, a jeśli go bierzesz, bo się boisz, że się zgubisz i tak dalej, czy coś się stanie, to wyciszasz go i w ogóle dopóki nie jest zagrożone Twoje życie bądź zdrowie, to nie dotykasz tego telefonu. I próbujesz uaktywnić wszystkie zmysły. Dotykasz kory drzew. A dotykasz mchu, możesz na przykład sobie wiesz, na chwilę przysiąść, zdjąć buty i pochodzić po tym mchu, albo pochodzić po igliwiu i w ogóle, wiesz ja, ja, ja wtedy tak sobie uświadomiłam rozmawiając z nim, pracując ostatnio bardzo dużo zdalnie przy komputerze i tak dalej tak pomyślałam sobie, czego w ciągu dnia dotykają moje dłonie, no najczęściej dotykają klawiatury ewentualnie jakichś tam sprzętów domowych no trochę dotykają drugiego człowieka ale kiedy dotykają natury? Bardzo rzadko, mimo że ja jestem na, naprawdę świadoma i, i w naturze. W otoczeniu natury spędzam bardzo dużo czasu, ale nie dotykałam jej. Zobacz, przecież możemy, nie? Ludzie kiedyś dotykali. Ludzie kiedyś żyli dużo bardziej uważnie, bo nie mieli tego wszystkiego, co my mamy. Nie mieli e, zakupów przez internet, nie mieli. Nie mieli w ogóle kontakt z Ziemią. Z ziemią, dokładnie. Oni byli ugruntowani, czego my, my nie mamy. Ja na przykład, wiesz, robię gruntowanie, uziemianie yy, codziennie. Nawet w zimę wyłażę na boso, na śnieg. Ja też to uwielbiam A powiedzieć, teraz, że aż tak przeprowadziłaś trawie. mnie przez taką mini wizualizację. Mm -hmm. ja już tam dotykałam tej kory. Tak. Już ją poczułam. Bo nawet można sobie naprawdę, wiesz, yy, pewne rzeczy wizualizować, ale to jest takie ważne, yy, żeby być tu i teraz. I niedawno usłyszałam takie też zdanie, że najpierw jakby musisz mieć tę zgodę, harmonię z sobą, mm -hmm. potem harmonię z naturą, tak. a dopiero harmonię z innymi ludźmi i tak. resztą świata. Rozmawiałam w tym tygodniu o uważności z Zuzą Ziomecką, i zapytałam ją, czym jest mindfulness, ona zapytała mnie, z czym mi się kojarzy. I ja powiedziałam, no, że mi się kojarzy z takim wiesz, zatrzymaniem bycia tu i teraz i spostrzeganiem tego, co jest wokół mnie. Natomiast kiedy Zuza definiowała mindfulness czy uważność, powiedziała, że według niej w pierwszej kolejności to jest zauważenie siebie. Czyli takie nawiązanie tu i teraz kontaktu ze sobą, czy ze swoim Poczuj całym. swoje palce u stóp. Na przykład. A teraz widzisz, ty włączyłaś mi, bo zaczęłam się zastanawiać, co robią teraz moje palce u stóp i czy ja je czuję. No pewnie... I nad tym się nie zastanawiamy. Takie najmilsze ćwiczenie, które ja robię teraz już codziennie rano i polecam wszystkim, to jest patrzenie sobie w oczy tak głęboko i przywitanie się słowami: Witaj cudzie. Hmm. To jest w ogóle najlepsza afirmacja dla wszystkich, bo. Często, jak są osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości i afirmują się tymi utartymi schematami, mm -hmm. czyli jestem piękna, jestem bogata, jestem mądra, to w, tym, w tych słowach wszędzie jest porównanie jakieś. Bo I z tyłu głowy może się pojawić, ale może jednak ktoś jest mądrzejszy, a ktoś jest piękniejsza, jednak ta dziewczyna dzisiaj na Instagramie to na wyglądała mm -hmm. szczupra i piękniej. Mm -hmm. Więc to powiedzenie, witaj cudzie z tą uważnością, jakby czy naprawdę wiesz, jak wygląda Twoja twarz, albo Twoje ręce, jak zamkniesz oczy? Jak długo smarujesz się kremem rano? I czy to jest tak przy okazji, i nawet nie wiesz, jak, czu jak, jak, jak czują ręce Twoją skórę? Hmm. Jakby na ile masz tę miłość do siebie, do swojego ciała? Bo Twoje ciało, jak jest niekochane, to ono nie będzie ci dobrze służyć. Na ile w ogóle zauważasz to ciało? Zobaczmy, przecież funkcjonujemy w jakiejś y, ogromnej ilości czasu w nawykach. Rano myjesz by nie zastanawiasz się w ogóle nad tym procesem. Mi się wydaje, że my, mało kto w ogóle wiesz, stanie przed tą umywalką, przed tym lustrem i spojrzy tam na człowieka, który tam stoi. Nie, no my patrzymy na to, wiesz, robiąc makijaż czy coś, patrzysz, jakby po to ci to lustro, żeby pomóc ci w przeprowadzeniu tego procesu pielęgnacyjnego. Ale rzadko kiedy zatrzymujemy się przed tym lustrem, patrząc na tego człowieka, żeby sobie na niego popatrzeć. My na przykład lubimy patrzeć na osoby, których kochamy, które kochamy, prawda? Na, na nasze dzieci, na naszych partnerów, partnerki, przyjaciół i tak dalej. Ale my mamy mało możliwości patrzenia na siebie. To jest jedynie lustro. W lustrze możesz stanąć. I teraz tak sobie pomyślałam, kurczę, ja też to robię, może zbyt rzadko. Popatrz w lustro, żeby po, pooglądać tego człowieka, który tam stoi. On jest najprawdopodobniej pięknym człowiekiem. I Widzisz, to nie teraz chodzi tak o I patrzę fizyczność. w Twoje oczy i sobie myślę, jaką będziesz miała przyjemność, jak sobie w te oczy popatrzysz swoje piękne. Och, już wiesz, już, już, już chcę stanąć przed tym lustrem. Natomiast chciałabym popatrzeć na, w to lustro, nie szukając, wiesz, nie patrząc na, fizy na fizyczność, właśnie, czyli dokładnie to, co powiedziałaś. Spojrzeć w oczy, spojrzeć na tego człowieka, nie na to, czy on ma zmarszczki, czy ma siwe włosy, czy, czy ma pryszcza, czy nie. Nie bez ma. oceny. Bez oceny, zobaczyć człowieka, którym jestem. Hmm. Teraz w ogóle bardzo dużo y, y, mówi się na temat tego, że każdy z nas ma pole elektromagnetyczne i że, to, że serce ma pole elektromagnetyczne, że to jest jedyny organ, który ma taką przepiękną zdolność, bo wszyscy się nagle zorientowali, że powstajemy nie z mózgu, tylko z serca: <laughs> że w fasolce małej pierwsze bije serce, i od impulsów z serca powstają inne organy. Mówi się o koherencji serca, i mówi się też o tym, że czym emanujesz, to przyciągasz do mhm. siebie. I to jest coś, co ja uważam za wielkie wyzwanie Polaków, poczucie wdzięczności. Ja kocham wdzięczność, Olga. Ja jestem samozwańczą ambasadorką wdzięczności. I myślę, że my tej wdzięczności trochę zeznaliśmy właśnie w ostatnich miesiącach. Zupełnie przypadkiem trochę do tego zmuszeni. To jest to, co mówiłyśmy na początku, o tym docenianiu najdrobniejszych rzeczy. Wdzięczność dla mnie powinna być absolutnie jak mycie zębów. Hmm, czyli tak, takim nawykiem każdego dnia. Możemy przecież od wdzięczności dzień zaczynać. Ja zaczynam dzień od wdzięczności, po prostu otwieram oczy i myślę sobie, wow, otworzyłam. Czyli mogę, nie? mam kolejne jakieś godziny przed sobą. Możemy wdzięcznością kończyć dzień, kładąc się do łóżka i zamiast liczyć barany, to, to liczyć powody do wdzięczności. Możemy praktykować wdzięczność w ciągu dnia, zauważając, nie wiem, piękno wokół siebie, albo zauważając drugiego człowieka i to, co dla nas zrobił. Zauważając, nie wiem, właśnie tą wspominaną już wcześniej panią w kawiarni, czy, czy, czy pana w sklepie, i spojrzeć na niego i powiedzieć mu: Dziękuję. Za to, że pan, patrząc, mu w oczy. patrząc mu w oczy, że dziękuję za to, że pan mnie tutaj dzisiaj obsłużył. Jest taka książka, um, Stokrotne dzięki, którą napisał um, człowiek, który stwierdził, że on chce odbyć taką podróż wdzięczności przez rok i znaleźć wszystkie osoby na świecie, które przyczyniają się do tego, że on może rano wypić kawę. I tutaj okazało się, że to jest ponad tysiąc osób. I on odbył tę podróż. On dziękował każdej osobie, począwszy, zaczął oczywiście od najprościej, czyli od dziewczyny w kawiarni, która mu codziennie rano tę kawę podaje, skończywszy na, wiesz, producentach worków, w których ta kawa jest transportowana, po pracowników firmy transportowej, która transportuje tę kawę, po osoby, które na plantacji tej kawy pracują. I zobacz, jak często my się zastanawiamy nad tym, że coś, co mamy w rękach, jest efektem czyjejś pracy. Że to drugi człowiek sprawił, że, że między innymi, że ja to mogę mieć, nie? że ja to mogę zjeść. Tak, zasadził piecie. tę marchewkę, tak, wyrwał ją, tak, umył, tak. opakował, Co, to dostarczył. Koło. To się w sklepie ułożył na półce, żeby wyglądała ładnie. Ty ją kupiłaś. Ponadto jest takie wietnamskie powiedzenie, które mówi, e, w, w moim wolnym tłumaczeniu, że za każdym razem, kiedy jesz roślinę, warzywo, Pomyśl z wdzięcznością o rolniku, który ją zasadził i mm. czy zasiał. Mm. No i to są takie rzeczy, które my w tym pędzie szalonym gdzieś tam wiesz, no okej, okay, no może nawet pamiętamy, dobra, warto być wdzięcznym, warto tam raz na jakiś czas podziękować za coś. Ale gdybyśmy my dołożyli właśnie taką uważną wdzięczność do naszego planu dnia, co nie kosztuje nas wiele czasu, a daje mnóstwo korzyści. W ogóle jest też taka metoda zakotwiczania się na takich mikromomentach szczęścia czy też radości. I to jest właśnie taki moment, nie wiem, przychodzi do ciebie. Tak akurat teraz do mnie przyszło, bo to akurat prawdziwy moment z dzisiejszego dnia, że usiadłam sobie tak rano na kanapie, tak ledwo weszłam po tym moim zdrowotnym strołku, Zresztą zaraz do niego wrócę. I tak ledwo weszłam po tych schodach. Usiadłam mm -hmm. na tej kanapie. I mam takiego dużego psa myśliwskiego. I on tak. Tak, on jest taki, takim moim czwartym dzieckiem. I, I on tak, masz w musterlandera. Och. taki po połączenie kokerspaniera z wyżłem. On, ja mam wyżła wentów. No, czyli jesteśmy z tej samej rodziny. Tak. E, I on tak przyszedł i tak się przytulił. O. I sobie myślę, Boże, dzisiaj nie śmierdzi. <laughs> Żartuję. No i wiesz, tak się przytulił i tak poczuł, i sobie tak. Ugh. I ja sobie o Jezu, jak dobrze. I wtedy trzeba się zakotwiczyć na takim momencie, bo potem my, im częściej się zakotwiczamy na tym momencie, tak. tym bardziej nasz organizm to tak. potrafi przywołać, nawet w momencie, kiedy nie tak. ma powodów, żeby to szczęście, czy wdzięczność, czy radość, czy miłość mhm. czuć. Więc proponuję to. A właśnie. Wspomniałam o tym strołku, bo czasem jest tak i teraz zresztą wiele osób, pewnie też, które nas słuchają. No mają właśnie wyzwania zdrowotne pokowidowe lub ich bliscy mają wyzwania zdrowotne e, lub też zapracowali się tak jak ja, e, bo myślałam, że jestem niezniszczalna, albo mm -hmm. ktoś nadal myśli, że jest niezniszczalny mm -hmm. i tak jak ta lokomotywa napędzony jedzie i zdrowie po nas zapuka i ono puka i mówi halo że nie pytając, czy masz czas, czy masz chwilę. I nie pyta, tak. Nie pyta się, czy masz chwilę, tylko mówi tak o, a teraz cię odetnę. Mm -hmm. I, I to jest też moment dla niektórych, właśnie, żeby się z tego kryzysu nauczyć. Tej uważności. Myślę, że kryzys raz na jakiś czas jest potrzebny. Właśnie po to, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Właśnie po to, żeby spostrzec, jak ja do tej pory funkcjonowałem, czy funkcjonowałam? Może to nie jest najzdrowszy dla mnie tryb życia, najlepszy dla mojego otoczenia, i może nie jest to najlepszy przepis na szczęście? Może to szczęście leży gdzie indziej. Więc widzisz, teraz prasuję? I no. tam odnalazłam też mikromomenty szczęścia. Wiesz, dlaczego lubię prasowanie? Nie tylko dlatego, że mnie to relaksuje i jest ciepło, a mi jest ciągle zimno, ale też dlatego, że ja bardzo szybko widzę efekt. Ja chciałam to właśnie powiedzieć. A, Olga, nie, jest jakieś, jest jakieś przestrzeństwo coraz tak, większe między Tak, połączenie, ja tak patrzę właśnie na twoje ci, oczy i widzę ci, siebie. Chciałam ci odpowiedzieć, a wiesz dlaczego ja lubię prasowanie? Bo ja jestem bardzo sprawcza i zadaniowa i jak widzę, jak to mi tak znika i układa się tak kubka wypresowanych, to ja myślę sobie wtedy jestem super. Ale ja jestem Z taka da, sprawcza. Ale KPI po prostu odhaczony. Tak. Ale wiesz co, wrócę jeszcze chwilę do twojego psa, bo ostatnio nawet napisałam o tym postu siebie na Instagramie. Ja mam psa od kilku miesięcy, nasza wyżełka ma teraz 7 miesięcy. To był projekt pandemiczny, nasze dziecko jakby no, postanowiło, wymyśliło i postanowiło za nas. I powiem ci, że każdego dnia mmm, najpierw mój partner rano wstaje, karmi ją, wychodzi do pracy, ja śpię tam dosłownie pół godziny dłużej i ona jak on wyjdzie, to ona przybiega na górę, wskakuje na łóżko i opiera mi się na klatce piersiowej, zwiesza tak łepek nade mną no i chce, żeby się z nią witać i ona jest jedną wielką radością. I ja pomyślałam sobie któregoś dnia, że pies to jest takie zwierzę, Taka istota, która, wiesz, zamykasz oczy, idziesz spać, nie widzisz tego, tych swoich ludzi przez 7-8 godzin, i po tych 8 godzinach cieszysz się z zobaczenia ich, jakby to było najwspanialsze wydarzenie w Twoim życiu. I tak pomyślałam sobie, o ile świat Gdybyśmy byłby tak piękniejszy. Wiesz, tak. wracasz, wracasz do domu i tak się cieszysz, bo przecież psy tak mają. Wyjdziesz na 15 minut do sklepu, wracasz, a one się cieszą, jakby cię nie było miesiąc. Tak. Moje dzieci, mam bliźniaki w tak zwanej drugiej turze i one właśnie miały w sobie taką niesamowitą radość, jeszcze taką potęgowaną nawzajem jakby siebie nakręcali. Jak ja przychodziłam do pracy, to oni biegli, jak ja bym wróciła wiesz, z jakiegoś miesięcznego wyjazdu i codziennie to samo. Teraz już jest niestety inaczej, już teraz Dorośli, no my... cześć mama, kupiłaś coś. No właśnie. My mamy teraz um, i przez to, że świat nas zmusił do tego, żebyśmy się zatrzymali, dał nam trochę nowoczesnych narzędzi, tych technologicznych, których nauczyliśmy się używać, żeby jednak sobie troszeczkę czasu zaoszczędzić. Natomiast w takich sytuacjach mam takie wrażenie, że my taki ciągle wykonujemy skok, tak to się nazywa back to the roots, mm -hmm. czyli tak jak kiedyś chodzili właśnie, mm -hmm. i byli blisko ziemi, potem różni filozofowie tworzyli różne filozofie i my tak do tych filozofii wracamy. I tak też wracamy dzisiaj do filozofii z XIX wieku pana Knajpa, który ją opracował, pięć filarów tej radości, szczęścia, harmonii i zobacz, znowu zataczamy koło. Ale zobacz, bo te filary, no to to jest w ogóle jakieś fantastyczne odkrycie. On to odkrył te y, sto kilkadziesiąt lat temu i wymyślił sobie, że przepisem na zdrowe i szczęśliwe ży życie to jest tak, równowaga, o której trochę dzisiaj już rozmawiałyśmy. Rośliny. A też rozmawiałyśmy. Tak. Dotykaj rośliny, zasać, tak. sać, tak. patrz jak rosną. Odżywianie odpowiednie. Jesteś tym, co jesz. Odpowiednia dawka ruchu. No właśnie, bo serotoninki do paminka się wytwarza. I woda. Słuchaj, przecież my jesteśmy w tak dużym stopniu z wody. I ta woda jest, widzisz, ty masz dwie szklanki, ja mam jedną szklankę. I ona jest taka życiodajna, życiodajna energiodajna. No, to jeszcze dla Pań powiem, że im więcej wody pijesz, tym mniej będziesz musiał do kosmetyczki chodzić, bo zmarszczki się prostują. Prawda, celulitis tak? znika. Takie, takie skutki uboczne. Ja jestem wody. wodną neofitką, bo ja od kilku miesięcy to się napijemy, zrobiłam tam. sobie, wiesz, taki eksperyment, ponieważ ja mało bardzo piłam wodę, mój organizm nie chciał pić. On w ogóle nie lubił wody, woda nie. No ale postanowiłam sobie że na początku roku, że chcę być dla siebie lepsza. Nie, że chcę pić dwa litry wody dziennie, tylko że chcę być w tym kontekście dla siebie lepsza. I jak na początku szło mi tak kiepsko, wiesz, tam zapominałam o tej wodzie i tak dalej, to sobie od kilku tygodni piję najmniej dwa litry wody dziennie i czuję taki efekt... I w ogóle jestem też szczęśliwsza chyba w związku no z tym. No bo wiesz, w ogóle wózki jest lepiej też tak. odżywione, lepiej się myśli, jest lepsza koncentracja, tak. więc jeszcze jesteś bardziej oczyszczona, czyli toksyny ci się wypłukują, więc no to jest w ogóle, wiesz, u mnie w domu też tylko się pije wodę. No więc Sebastian Knajp, słuchaj, zobacz, tak. on wymyślił fantastyczną rzecz. My sobie trochę żartujemy z dziewczynami z Knajpa. I to ja to nawet wymyśliłam, więc biorę to na klatę, że być może on był kobietą. Albo on miał już mózg. Słuchaj, wiele kobiety. kobiet kiedyś się przebierało za mężczyzn, tak. żeby móc studiować, być Może. lekarzami o, i tak dalej. Może tak. Natomiast on wymyślił rzeczywiście coś bardzo prostego, ale jak się okazuje, no niesamowicie skutecznego. I Knajp dzisiaj, współcześnie Marka Knajp wraca do tego, żeby te, o tej filozofii mówić. Nie tylko w kontekście tego, że zgodnie z tą filozofią oni produkują kosmetyki. Natomiast bardziej w takim kierunku, żeby pokazać, Głównie kobietom, że mm, ty możesz być szczęśliwa, I że to nie jest jakieś niesamowicie trudne i skomplikowane, że może właśnie zacznij od tego, żeby dobrze się odżywiać, żeby się poruszać, żeby zadbać o równowagę, żeby no napić zrobić wody. coś takiego dla siebie. Taką jeszcze klamerką to zapnę. Żeby no, nie myśleć, że nie wiem, że wszyscy chodzą na fitness, to moim hobby będzie fitness. Albo nie. wszyscy chodzą na jogę, to ja teraz jogę. Poszukajcie pa, przypomnijcie sobie, co robiliście, jak byliście mali. Mm -hmm. I ja ostatnio, y, ponieważ ja no, nazywam się multibabą i nie jestem w stanie jakby robić jednej rzeczy. I, i jakby jestem z tym już pogodzona, szczęśliwa, więc bardzo mnie oczywiście jarają. <grym> Artystyczne wszelkie kierunki, i mogłabym i mo, nie mogłabym się zdecydować. Tak. Mhm. Dzisiaj siadam i śpiewam i komponuję piosenki. Jutro piszę wiersze, wiesz, potem, potem znalazłam swoje rysunki, bo bardzo dużo kiedyś rysowałam ołówkiem, więc siadam i to jest też jak medytacja. I to robiłam jako dziecko. I więc poszukajmy takich małych rzeczy, na przykład śpiew. Mi śpiew daje to, że ja po prostu odpływam, i moja głowa. Moje ciało zaczyna w ogóle gdzieś płynąć w innym, w innym mm -hmm. kierunku. Więc poszukajcie takich swoich, tylko swoich małych rzeczy, których nie będziecie musieli i nie będziecie chcieli, uwaga, podpowiadam, dzielić z nikim innym, bo będą takie wasze, prawdziwe, intymne i dające wam bardzo dużo szczęścia. Olu, tak już zmierzając do końca naszego spotkania, choć wcale mi się nie chce z tobą rozstawać, więc myślę, że coś wymyślimy jeszcze na pewno. Kampania naturalnie szczęśliwe, bo firma Knajp nie tylko no jakby chce opowiadać o tym, jak żyć lepiej, ale też chce wpłynąć, no bo wiadomo, że kampanią społeczną, wpływamy trochę na zmianę zachowań, budowanie nowych nawyków. Tak. I za to ogromnie cenię markę Knip i wszystkie kobiety, które stoją za tymi pomysłami. Bo to jest... Pozdrawiamy was kobiety, Pozra które stoicie za pomysłami. Pozdrawiamy was kobiety. To jest, wiesz co, rzadko mi się zdarza, ja współpracuję z przeróżnymi markami, no bo na tym polega moja praca i rzadko mi się zdarza, żeby któraś z nich tak tak bardzo w praktyce e, działała i mówiła i realizowała to, co gdzieś tam mają w misji czy, czy w wartościach. I kampania Naturalnie Szczęśliwe mm, trwa już jakiś czas. Miałyśmy pierwszą jej edycję, która była poświęcona temu, żeby e, bez stresu być naturalnie szczęśliwą, czyli tego temu, jak radzić sobie ze stresem. Tej wiosny postanowiłyśmy, żeby to była nowa energia, czyli te, tegorocznym hasłem jest Naturalnie Szczęśliwe z nową energią, bo miałyśmy takie duże przekonanie, że ta energia nowa jest nam bardzo potrzebna po tym ciężkim roku. I zachęcamy kobiety do tego, żeby szukały tej energii, żeby wiesz, nie czekały na to, aż samo przyjdzie lepsze, bo ono być może nie przyjdzie, tylko ono jest w naszych rękach. I naprawdę ja nie muszę zmieniać swojego życia, robić jakiejś ogromnej rewolucji. Wystarczy, że ja zacznę od tej jednej szklanki wody następnego dnia. Czyli małe kroki do swojego szczęścia, takie małe cegiełki, małe radości, małe składniki, z, którego, z których ja zbuduję swoje szczęście. Hmm. No i inspiracji możecie szukać na stronie światknajba.pl. Tam też od ciebie informacje są. Hmm. No właśnie. I tak samo oczywiście w tych mediach społecznościowych, ale jeżeli komuś media społecznościowe, tak jak mówiłyśmy, <laughs> przyprawiają zawrót głowy i myślą, że porównujemy się do tych, do tych profili, czy też osób z profili, to może czasem lepiej je na chwilę wyłączyć i napić się tej przysłowiowej szklanki wody, podotykać roślinkę, Jestem pójść do lasu i wykąpać się w lesie. Kąpiel leśna. Jak mówiłaś o tej kąpieli leśnej, przypomniał mi się taki przepiękny moment właśnie z kobietami, kiedy to pojechałam w wakacje zeszłe i był taki moment, wiesz, rozluźnienia i było nas tam Yy, około chyba 12 byliśmy na takim wyjeździe jogowym na Mazurach mm. i poszłyśmy do lasu. Właśnie rozebrałyśmy się yy, do Rosą mm. i w lesie było jezioro. I przyniosłyśmy ze sobą takie peelingi z y, lawendy, bo tam były pola lawendowe. I chodziłyśmy na boso po, yy, po ściółce, po korze i po mchu, a potem weszłyśmy do ciepłego już wtedy jeziora i to po prostu i te dźwięki właśnie śpiewające ptaki, te suwki, takie hu, -hu te puchacze. Mm. To było po prostu coś Przeniosłaś mnie tam teraz, aż miałam taką, wiesz, taki, taki, taką gęsią tak, skórkę, ale taką... Chciałam w naszych słuchaczach, tak żeby tak właśnie chcieli to zrobić. Tak żeby trochę ich tak, tak pomyśl sobie przy tym gorącu. Taka woda wspaniała. O, powiem ci, że ja w te wakacje, jak wchodziłam yy, do tej wody nago, to... Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to jest niesamowite doświadczenie, jak nic na sobie nie masz i ta woda, o właśnie, jak najprzecież też o wodzie mówił, że ta woda cię tak, o... Oh, Przytula. Tak. tak, otula. I do tego zachęcamy. Właśnie. No to żyjcie radośnie, żyjcie uważnie. Bardzo dziękuję. Ola Potykanowicz, psycholożka, zakochana w idei pozytywnej, ambasadorka kampanii Naturalnie Szczęśliwe. No i ja, Olga Kozierowska. Życzymy wam dużo... Radości i wdzięczności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłyście z nami i cieszymy się, że znalazłyście czas dla siebie. Do usłyszenia wkrótce, a tymczasem zadbajmy o siebie naturalnie.